Bajki z zamórz i oceanów. Czytają Katarzyna Łaniewska i ksiądz Krzysztof Stosur. Żył sobie niegdyś król, który miał trzy córki. Pewnego dnia postanowił sprawdzić, jak bardzo jest przez nie kochany. Przywołał je do siebie. Powiedzcie, moje drogie córki, jak bardzo mnie kochacie. Kocham Cię. Jak najszczersze złoto, powiedziała najstarsza. A moja miłość do ciebie podobna jest do diamentu, rzekła druga. Natomiast najmłodsza z czułością spojrzała na ojca i z pewnym zakłopotaniem powiedziała: Ojcze drogi, jesteś dla mnie jak sól. Jak sól? Zwykła szara sól. Zdziwił się król i wpadł w wielki gniew, po czym wypędził córkę z pałacu. Zrozpaczona królewna powędrowała w daleki świat, przemierzyła wysokie góry i rozległe doliny, aż wreszcie dotarła do sąsiedniego królestwa. Udała się do pałacu, prosząc o pracę. — A co potrafisz robić? — zapytano. Jeszcze nic, ale chciałabym nauczyć się gotować. Nadworny kucharz zabrał ją więc do kuchni. Początkowo zlecił jej mycie garnków i płukanie warzyw, a później pomoc przy gotowaniu. Z biegiem czasu królewna stała się doskonałą kucharką. Pewnego dnia na dwór królewski przybył jej ojciec. Kiedy wieść ta dotarła do kuchni, nadworny kucharz polecił właśnie jej przygotowanie wykwintnego obiadu dla dostojnego gościa. Dziewczynka z wielką starannością przyrządziła posiłki, ale do żadnej z potraw nie dodała soli, zaś do talerza z zupą przeznaczonego dla jej ojca włożyła swój pierścionek. Wkrótce na stole pojawiły się wspaniałe potrawy na ozdobnych półmiskach i wazach. Kiedy jednak biesiadnicy skosztowali zupę, wokół rozległo się pełne obrzydzenia. Tfu, tfu, tfu. Kto dziś gotował? zapytał oburzony król. Ta nowa kucharka. W tym samym momencie dostojny gość na swoim talerzu Ujrzał pierścień swojej najmłodszej córki. Przyprowadźcie ją tutaj, poprosił drżącym głosem. Po chwili w drzwiach pojawiła się księżniczka. Wybacz, dziecko, niesprawiedliwemu ojcu. Dziś udowodniłaś, że najcenniejsze jest to, bez czego nie możemy się w życiu obyć tak powiedział stary król po czym wziął córkę w ramiona i szczęśliwi odjechali do swego królestwa.